No witam Was bardzo serdecznie na kolejnym Q&A na moim skromnym kanale. Od razu przejdę do następnych Waszych pytań i tutaj coś widzę. Aha, jeszcze ważna kwestia z tej strony Grzechu 40, jakbyście nie wiedzieli. No i cytuję pytanie Grzechu. Czy to prawda, że Amerykanie chcieli wybudować kanał Suezki poprzez masowe użycie głowic atomowych? Jak mogli być tak głupi? Przecież oznaczałoby to skażenie pustyni na kolejne setki tysięcy lat. Koniec pytania. No i przyznam szczerze, już mi się banan pojawia od ucha do ucha. Pytanie piekielnie ciekawe, krótkie, ale bardzo treściwe, więc prawdopodobnie zmonopolizuje ono cały klip. Poruszyłeś tutaj wiele kwestii, które na dobry start muszę skorygować. Po pierwsze, jeśli chodzi o te setki tysięcy lat, to musimy być świadomi, jak skażenie radiacyjne wygląda w takim przypadku. Wiadomo, że rozszczepienie jąder wzbogaconego uranu potrafi sporo nabrudzić. Patrzcie, Fukushima, kompleks Majak, czy choćby słynny Czernobyl, o którym notabene całkiem niedawno opowiadałem. Odpady ze zużytego sprzętu lub samego paliwa jądrowego pochodzące z elektrowni atomowej faktycznie potrafią być szkodliwe dla życia przez kolejne 200 tysięcy lat. Sam Czernobyl nie będzie możliwy do zasiedlenia przez minimum 10 tysięcy lat. Oczywiście na terenie zony już teraz mieszkają ludzie. W elektrowni pracują etatowi pracownicy, po Prypeci turystów oprowadzają przewodnicy. Miasteczko Czernobyl jest w dalszym ciągu zamieszkane, żyją tam ludzie, normalnie pracują, jedzą, śpią się, prowadzą swoje działalności. Sam jadłem posiłek na przyzakładowej stołówce elektrowni i mi czułki nie wyrosły. To wszystko jest prawda, bo w powietrzu już tam promieniowania nie ma. W każdym razie to, które jest, jest dosyć marginalne i nie przekracza dawki, jaką złapalibyście po locie samolotem lub egzystencji w wielkim mieście pokroju Nowego Jorku. Ale tutaj mamy do czynienia z taką specyficzną sytuacją, gdzie na skutek wybuchu pierwiastki promieniotwórcze zostały po prostu rozsypane na ogromnej powierzchni. To dlatego do Prypeci dalej nie wrócili ludzie, bo choć w powietrzu radiacji nie uświadczysz, to wszystkie przedmioty, które się tam znajdują, bloki, drzewa, podłoże, wszystko jest dalej silnie skażone. Ja wiem, że na YouTube jest pełno pseudospecjalistów, którzy uważają, że to nieprawda, jest to picem na wodę fotomontażem, ale nikt mi tego nie wmówi, bo sam tam byłem i sam to widziałem. Widziałem, jak przybliżali licznik Geigera do gruzu, do ścian budynków, do poręczy i wskazania urządzenia wykraczały poza skalę. Co rzecz jasna nie oznacza, że człowiek nie mógłby tam żyć. Mógłby. Mógłby tam pić, jeść, spać, chodzić do pracy, mieszkać, tylko że po kilkunastu, być może kilkudziesięciu latach dostałby od tego zraczeń. I to jest problem. A dla tych, co dalej nie wierzą, przytoczę przykład z niedalekiej przeszłości, kiedy to podczas inwazji na Ukrainę Armia Federacji Rosyjskiej zajęła samą zonę czernobylską. Ekipy wojskowe przejęły kontrolę nad elektrownią, rozbiły placówki w okolicy, wykopały umocnienia w lasach i momentalnie dostały choroby popromiennej. Kilkanaście osób zostało przetransportowanych do mińskiego oddziału walki z chorobą radiacyjną i zmarło. Czemu? Bo zruszyli pokłady gleby pamiętające jeszcze samą katastrofę z 1986 roku. Słowem to fakt, w takich sytuacjach może dojść do długotrwałego skażenia gleby i wszystkiego, co się na niej znajduje, ale Czernobyl, czy na przykład Majak, to nieco inne przykłady. Tam paliwo jądrowe zostało wręcz rozsypane na okolicznych ziemiach. W przypadku detonacji głowicy jest odrobinę inaczej. Paliwo się rozszczepia, w jedną sekundę zalewając okolice jedynie odpadkami z owego procesu, przez co poziom promieniowania dosyć szybko spada. I mam na to kolejny przykład, choćby Hiroshima i Nagasaki. Ludzie normalnie tam żyją jakby nigdy nic. Poziom promieniowania był, oczywiście był podniesiony, ale po kilku godzinach znacząco zmalał, a po kilku miesiącach stał się, powiedzmy w cudzysłowie, akceptowalny.
Nie zrozumcie mnie źle, on ciągle był. Po eksplozji niektóre cząstki utrzymują się naprawdę długo w powietrzu, przez co są w stanie przebyć tysiące kilometrów, ale najgorzej jest w pierwszym momencie po wybuchu. To dlatego w razie ataku bronią atomową pierwsze co radzą władze to zaszyć się gdzieś głęboko. Najlepiej pod ziemią, w jakiejś piwnicy. Jeśli się nie da, to w mieszkaniu. Zatkać kanały wentylacyjne i czekać. Broń Boże, nie uciekać. Ale czekać, bo właśnie w pierwszych chwilach od wybuchu promieniowanie jest najbardziej śmiercionośne. Dzieje się tak nie tyle ze względu na użycie broni o określonej mocy, chociaż to po części również, co użycie broni na określonej wysokości. Z bombami jądrowymi czy termojądrowymi sytuacja jest o tyle nietypowa, że im wyżej zostaną zdetonowane, tym szybciej przeminie radiacja. Bo tym bardziej będzie ona po prostu rozproszona i tutaj przechodzimy do klasycznego scenariusza ataku, czy to w przypadku Hiroshimy, którą wymieniałem, czy Nagasaki, czy w próbach jądrowych takich jak zrzucenie car bomby na nową ziemię, głowice detonuje się w powietrzu, powiedzmy te 800 metrów, może kilometr nad ziemią, no minimum pół kilometra, na przykład taki Little Boy został zdetonowany na wysokości 580 metrów nad Hiroshimą i przypadek to nie jest, bowiem tylko w przypadku detonacji w powietrzu uzyskamy największą skalę zniszczeń. Oczywiście broni atomowej można używać także do innych celów, na przykład do ataku impulsem elektromagnetycznym, ale w takich przypadkach głowice należy zdetonować jeszcze wyżej, w atmosferze, co powoduje jeszcze mniejszy opad radiacyjny. My jednak mówimy o totalnie odmiennym scenariuszu, czyli o zdetonowaniu bomby na powierzchni gruntu lub nawet wręcz wkopanej w ziemię. No i tutaj się zaczynają problemy, bowiem wtedy faktycznie bomba atomowa potrafi mocno napaskudzić. I nie chodzi tyle o sam opad, jaki zafundujemy sobie w sekundzie wybuchu. Chodzi o uformowanie się tak zwanego grzyba atomowego. Problem polega na tym, że wybuch powoduje rozgrzanie atmosfery wokół do temperatury 10 mili. Stopni Celsjusza. Dzieje się to z sekundy na sekundę i powoduje niewyobrażalny ruch powietrza. Rozgrzane masy gazów wędrują natychmiast do góry. Atmosfera z okolic jest zasysana do epicentrum, wędrując do niego razem z masami ziemi i pyłu. I tutaj mogę się odnieść na rezultaty pracy naukowej Alex Wellerstein z Uniwersytetu Stevens Institute z New Jersey oraz pracę profesora nauk o środowisku z Uniwersytetu Rutgera w USA, niejakiego Alana Roeboka, które wskazują na fakt, iż tylko w przypadku eksplozji w Hiroshimie i Nagasaki grzyby jądrowe wessały do siebie 500 tysięcy ton pyłu, dymu i ziemi. Czemu o tym wspominam, zapytacie? Bo ta ziemia nie znika. Ona jest wyniesiona do atmosfery w epicentrum eksplozji, zostaje stopiona, częściowo paruje, miesza się niczym zupa w kotle i przesyca promieniotwórczymi pierwiastkami, po czym opada na całe okolice. W Hiroshimie, powiedzmy, jeszcze nie był to tak gigantyczny problem, bo wtedy siła głowicy była stosunkowo mała, ale w dobie broni termojądrowej, gdyby zrzucić taką bombkę na Warszawę, to radioaktywna chmura pyłu objęłaby sobą najbliższe 1000 km². W przypadku dokonania eksplozji w gruncie zniszczenia na powierzchni byłyby rzecz jasna mniejsze, ale efekt skażenia gleby będzie jeszcze bardziej porażający. Oczywiście to na ile byłby on straszny zależne jest od wielu czynników. Mocy głowicy, jej konstrukcji, dokładnego miejsca eksplozji czy nawet składu gleby, bowiem jedne pierwiastki lepiej przechwytują promieniowanie i luźne neutrony, inne robią to znacząco gorzej. Dla przykładu, taki sód czy mangan rewelacyjnie wchłaniają radiację. Poszczególne cząsteczki inaczej także reagują na wysoką temperaturę. Dla przykładu, pierwiastki trudniej topliwe, a raczej pozostają bliżej epicentrum. I tutaj na poparcie mojego wywodu przedłożę wyniki badań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która przeprowadziła naukową analizę skażenia skał, do jakich doszło w latach od 1966 do 1996.
Na atolach Mururoa i Fangataufa, gdzie Francja przeprowadzała próby jądrowe. Wyniki raportów były dosyć optymistyczne. W ogólnym uproszczeniu uznano, że radiacja się rozproszyła, a skażenie jest ledwo zauważalne. No właśnie. Ale tam było środowisko wodne. Gdybyśmy zaś chcieli wykorzystać bomby atomowe w górnictwie, czy do kopania kanałów, tak jak planowano przy okazji kanału Sueskiego, do wybuchów dochodziłoby przy suchej powierzchni, co wskazywałoby na znaczące skażenie ziemi wynikłe z ogromnych ilości pyłów wyemitowanych do atmosfery. I także mogę się oprzeć na przykładzie, bowiem w historii już do podobnych eksplozji dochodziło. Choćby 17 lutego 1989 roku, gdy Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zdetonował głowicę pod ziemią Kazachstanu, dokładniej precyzując wewnątrz góry Diegielenie, nieopodal miejscowości Czagan. Tam również zakładano, że bomba zdetonowana pod ziemią nie wywoła wielkiego skażenia. O, jakże się mylono, gdy wybuch wyrzucił w powietrze ogromne fale pyłów, zasypując całe okolice. Doszło do tego, że pobliskie miasta trzeba było ewakuować i gdyby to nie był ZSRR, pewnie doszłoby do gigantycznej afery. Sprawa w przypadku eksplozji w glebie jest o tyle trudna, że w takim przypadku mamy do czynienia ze zwiększonym promieniowaniem resztkowym. Promieniowanie początkowe w przypadku bomby jądrowej emitowane jest w czasie krótszym niż 1/100 000 sekundy. Potem zaczyna się promieniowanie resztkowe, które w przypadku atmosfery się rozprasza. W przypadku gleby czy skały jest ono wchłaniane przez pobliskie pierwiastki i powoduje ich aktywność, czyli... Czyli jak już mówiłem, utrzymuje się ono dłużej, co jest niezwykle istotne w przypadku choćby takiego górnictwa czy szeroko rozumianych prac ziemnych. W końcu po coś tą bombę detonujemy, więc musimy wejść potem w ten krater i go oczyścić. Usunąć urobek, obrobić krawędzie, to by generowało ogromne trudności. I teraz po owym przydługim wstępie przechodzimy do meritum twojego pytania. Czy faktycznie planowano przekopać kanał Suezki oddzielający Afrykę od Azji za pomocą głowic jądrowych? I tak. I nie. To znaczy, wiedziałeś, że dzwonią, ale nie do końca w którym kościele. Przypominam, że budowa pierwotnego kanału Sueskiego, to znaczy tego wykonanego przez Brytyjczyków, bo wcześniej podobne projekty realizowali jeszcze faraonowie, przypadała na okres od 1859 roku do 1869 roku, czyli ponad 150 lat temu. I nie. Nie planowano jego budowy przy użyciu bomb atomowych, bo ich jeszcze po prostu nie wynaleziono. Ale dobrze kombinowałeś, faktycznie był taki projekt w latach 60. ubiegłego wieku. Odtajniony, dokładnie ujmując, w 1966 roku, aby wybudować drugi kanał obok tego istniejącego, tylko że znacząco potężniejszy, co dawałoby możliwość żeglugi w obu kierunkach i zapobiegało przestojom w trakcie katastrofy, choćby takiej jak ta z marca 2021 roku, kiedy to kontenerowiec Ever Given zszedł z kursu i uderzył w brzeg kanału, przez co utknął na dobre, tarasując przeprawę, no bo stanął w poprzek. Teoretycznie ludzkość dała radę rozbudować kanał. Obecnie w Egipcie istnieją już dwa kanały sueskie biegnące zaraz obok siebie. Jednym statki i okręty płyną na północ, drugim na południe, co nie zmienia faktu, że południowy odcinek kanału i tak jest dalej jeden, więc trzeba czekać na swoją kolej. Wracając jednak do szalonego projektu budowy atomowej, aby zrozumieć euforię z nim związaną, musimy pokrótce wyjaśnić sobie, jak wyglądały lata 60. One rządziły się swoimi prawami. Panował wtedy tak zwany atomowy optymizm, czy też wręcz kult atompanku. Po użyciu głowic jądrowych i zakończeniu II wojny światowej, z kolei jeszcze na długo przed Czernobylem, ludzkość wierzyła, że energia atomowa rozwiąże wszelkie problemy cywilizacji. Masy były niezwykle melioratywnie nastawione do owej technologii. Mass media piały pieśni zachwytu, że kiedyś atom będzie tak popularny,
powszechny, jak obecnie jest woda w kranie. Pokazywano koncepty takie jak atomowy przydomowy generator prądu czy atomowe węzły cieplne na osiedlach, zaś same sztaby naukowe nie tylko nie studziły podobnego zapału, ale wręcz przeciwnie, dodatkowo go podsycały, prezentując ludzkości projekty samochodów osobowych z napędem atomowym, pociągów z takim napędem, samolotów, których nigdy nie trzeba będzie tankować. Reklamowano to jako bezpieczne, ekologiczne, bezproblemowe i nieomal samowystarczalne paliwo. Gdzie na przykład w atomowym Fordzie mieliśmy zmieniać tylko rdzeń paliwowy raz na kilka lat i jeździć sobie do woli, nie bacząc na stacje benzynowe. Oczywiście było to głupie. Powiedzmy sobie szczerze, bo świat, chwilowo zachłyśnięty technologią, która faktycznie dawała ogromne możliwości, totalnie zbagatelizował ówcześnie wszystkie problemy, jakie z niej wynikały. Przemilczano fakt, iż reaktor atomowy musi mieć swoje rozmiary, iż samochód, który by go posiadał, musiałby ważyć minimum kilkanaście ton z uwagi na konieczność obudowania całej instalacji, do tego paliwo jądrowe na stacjach benzynowych. No, wzbogacony uran na każdym kroku, w każdym prywatnym garażu, to nie brzmi mądrze. Wiecie, dzisiaj każdy może sobie zrobić konwencjonalną bombę, bo materiały potrzebne do jej budowy są w normalnym obiegu handlowym. Wystarczy kupić nieco saletry potasowej, czyli wielką ilość nawozów rolniczych i przy odrobinie wiedzy oraz umiejętności możecie sobie stworzyć pas szachida. Albo inną formę bomby. A teraz pomyślcie sobie, jakby wyglądał świat, w którym każdy ma dostęp do paliwa jądrowego, włącznie z fanatycznymi bojownikami za wolność pokroju Hezbollahu, Al-Kaidy, Hamasu czy nawet IRY. Bo jakim cudem chcielibyście dać taką technologię wszystkim, ale jednocześnie żadnemu złemu człowiekowi? No nie dałoby się. A przecież nie wspominam nawet o wypadkach, do których ciągle dochodzi. Mała stłuczka samochodów mogłaby doprowadzić do skażenia na dziesiątki tysięcy lat. No ale faktycznie zbagatelizowano zagrożenia, a projekty takie jak słynny Ford Nucleon z roku 1958, mogący przejechać 8 tysięcy kilometrów na jednym wkładzie paliwowym, były prawdziwe, to nie była fikcja. Zresztą tak samo jak projekty bombowców atomowych, choć to temat na zupełnie inny materiał, rzecz jasna. Amerykanie mieli Conwera X-6, Sowieci Tupolewa Tu-95LAL, choć po raz kolejny projekty nie wyszły, bo dzisiaj takich jednostek przecież nie ma. Znaczy, po części wyszły, bo gdy Amerykanie rozczarowani określili, iż nie potrafią zabezpieczyć pilotów przed radiacją i zapobiec emitowaniu radioaktywnych chmur przez silniki, to bolszewicy oblatywali swoje działające atomowe tupolewy, odtrąbiając sukces komunistycznej myśli technologicznej. Tyle tylko, że dopiero potem okazało się, że na wschodzie zbagatelizowano te problemy, które przewyższyły Amerykanów. Nie przejmowano się skażeniem, jak i faktem, że pilot krwawił z oczu i za przeproszeniem wymiotował oraz srał pod siebie na skutek radiacji. Tak czy inaczej, niektóre projekty się udały, choćby takie jak Nautilus, będący pierwszym na świecie okrętem podwodnym z napędem jądrowym. Inne się rzecz jasna nie udawały. Jednak musimy zrozumieć, że w latach 50. i na początku lat 60. ubiegłego wieku panował ogromny, gigantyczny atomowy optymizm. Co w zasadzie zakończył dopiero konflikt kubański i to właśnie na bazie owego okresu wytworzono koncepcję tak zwanego atompanku, czyli alternatywnej wizji ludzkości, gdzie wszystko od wielkich maszyn do małych przydomowych urządzonek napędzane jest reaktorami. Warto sobie zdać z tego sprawę, bowiem uniwersum to czerpało pełnymi garściami z epoki, kiedy zostało wykreowane, przez co futuryzm przenikał się tam z Cadillacami i archaizmami ubiegłego wieku i to właśnie w uniwersum atompanku, tym o którym przed chwilą powiedziałem, jest ulokowany Fallout. My jednak mieliśmy mówić o kanale Suezkim. Faktem jest to, że atom optymizm doprowadził do koncepcji powstania projektów czy też prowadzenia badań naukowych nad wszelkimi możliwymi formami wykorzystania
cywilnego wykorzystania broni jądrowej. Jednym z takich projektów była operacja Plowshare, która miała udowodnić, jak przydatna może być broń jądrowa zastosowana w górnictwie odkrywkowym. No i w ramach owej koncepcji 6 lipca 1962 roku na poligonie w Nevadzie zdetonowano głowicę o mocy 104 kiloton w skale, powodując tym samym powstanie krateru o głębokości 100 metrów i średnicy 400 metrów i przenosząc w sekundę 12 milionów ton ziemi. Niestety dla ludności lokalnej, powodując tym samym kreację radioaktywnej chmury pyłu, dymu i ziemi, która opadła na stany Iowa i Nebraska. Ale to nie zniechęciło naukowców, którzy zdetonowali jeszcze kolejne 35 głowic w skale, za każdym razem powodując ogromne skażenie wokół. Powiem więcej, atom optymizm był tak wielki, że planowano nawet wyburzać budynki w miastach przy użyciu niewielkich głowic jądrowych. I ja wiem, jak to brzmi. To jest po prostu idiotyczne, ale tak, naprawdę były takie projekty. Tutaj mogę się odnieść choćby na grunt samego Nowego Jorku i słynnych wież World Trade Center, które powstały na początku lat 70. ubiegłego wieku. Pech chciał, że były największymi obiektami budowlanymi na Ziemi. Do dziś tylko jeden kompleks wyprzedził WTC pod względem powierzchni użytkowej, zaś prawo miejskie w tamtym czasie, prawo do budowy wieżowca, wymagało także projektu tego, jak zostanie on rozebrany w określonym czasie, jaki przewidywała ustawa, jeśli jego okres przydatności się skończy. Czyli jak się taki wieżowiec zużyje, chcemy się go pozbyć, jak go rozbierzemy na czas? Czemu? Skąd takie przepisy? Oczywiście, żeby potem nie dochodziło do sytuacji, w której jeden wieżowiec się rozbiera przez 2 albo nawet 5 lat i powoduje to korki w całej dzielnicy miasta, uprzykrzając też życie innych mieszkańców. Problem w tym, że mowa o 2 110-piętrowych wieżach. Nie dało się ich rozebrać w wymaganym czasie. Choćby zaprząc do tego pracę 20 tysięcy ludzi, byłoby to nierealne. Dlatego władzom miejskim został złożony projekt kontrolowanego wyburzenia WTC przy użyciu głowicy atomowej, zdetonowanej pod ziemią u podwalin drapaczy chmur. Na papierze wyglądało to dobrze, nawet całkiem sensownie. W końcu w Ameryce wysadza się budynki, a bomba atomowa jest po prostu sporym ładunkiem wybuchowym. W terenie oznaczałoby to lokalne trzęsienie ziemi, zniszczenie połowy Dolnego Manhattanu, choćby poprzez zawalające się szczątki wieżowców, zasypanie go radioaktywną oraz rakotwórczą chmurą, bo przecież w latach 70. używano do budowy materiałów, które były silnie szkodliwe dla zdrowia. Notabene, owe materiały zostały rozpylone w mieście 11 września 2001 roku. I po dziś dzień po sieci krążą historie spiskowe, te słynne teorie foliarzy o tym, że w trakcie zamachów rozpylone zostały jakieś szkodliwe chemikalia, albo wręcz na terenie samolotów była głowica jądrowa, bo potem ekipy sprzątające strefę zero miały na sobie skafandry ochronne z zamkniętym obiegiem powietrza. Chodziło po prostu o rakotwórczy budulec, z którego były wykonane wieże, azbest i tym podobne. Tak czy inaczej, jakby głupie wysadzanie budynków głowicami nie było, to papier przyjął i projekt zaakceptowano. Inaczej było z projektem przekopu drugiego kanału sueskiego przy użyciu podobnej technologii. Czemu? Z wielu powodów. Oczywiście w dobie atom optymizmu ukrywano negatywne skutki podobnego projektu dla ludności regionu. A co warto nadmienić, miał to być Izrael, nie Egipt. Izrael, aby zapewnić ludności żydowskiej zastrzyk w rozwoju gospodarczym i zanegować arabską kontrolę nad tranzytem towarów. Mimo to opór społeczny przed podobnymi projektami był ogromny. Do tego określono, iż plan obejmowałby spory opór polityczny i krytykę na arenie międzynarodowej, którą natychmiast wykorzystałby ZSRR. No bo przecież panowała zimna wojna. Kolejne minusy to koszty technologiczne i ekonomiczne, bo projekt kosztowałby w istocie niewyobrażalne fortuny. Choć o tym, jak wielka była to w tamtych czasach ignorancja ludzka, świadczy fakt, iż koszty społeczne oceniono w tych dokumentach na zerowe.
W każdym razie bliskie zeru. Określono, że to niezamieszkana pustynia i nikomu nic złego się nie stanie. I abyśmy się zrozumieli, o czym mowa, projekt opracowany w roku 1963 przez amerykański kompleks naukowy Lawrence Livermore National Laboratory, zatytułowany dokładnie, cytuję, użycie ładunków jądrowych do wykopania kanału z Morza Martwego przez pustynię Negev, koniec cytatu, opiewał na wykop mający 260 km długości i minimum kilkaset metrów szerokości, choć czytałem kiedyś nawet o 1 km szerokości, mimo wszystko nie wiem na ile było to wiarygodną informacją, bo brzmi to dosyć niebywale, chociaż z drugiej strony mowa o głowicach jądrowych, więc kto wie. Tak czy inaczej, zgodnie z założeniem władz, na każdy kilometr kanału miało przypadać zdetonowanie bomb o mocy 2 megaton, co łącznie daje ponad 500 głowic o zbiorczej mocy 1,04 gigaton. Abyście zrozumieli, jak porażająca to skala, to dodam, że na Hiroshimę zrzucona została bomba o mocy 15 kiloton. Łącznie nowy kanał Suezki miał spowodować zdetonowanie 80 tysięcy odpowiedników ładunku z Hiroshimy. A oni mieli czelność pisać, że skutki dla ludności byłyby zerowe. No nie, nie byłyby. Cała ta część Ziemi Świętej zamieniłaby się w jałową, radioaktywną pustynię, a chmura skażonego pyłu z powodzeniem doleciałaby aż do Indii, a także dalej. No ale faktycznie onegdaj takie projekty były. Ba, powiem więcej, w dobie atom optymizmu powstawało ich naprawdę dużo, znacznie więcej niż nam się dzisiaj może wydawać. Znaczna część z nich była utajniona, potem je odtajniano, ale ludzie już nimi nie byli zainteresowani po dziesiątkach lat. Ale naprawdę było tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Takich cywilnych konceptów, jak wykorzystać broń jądrową. Choćby projekt Chariot, w ramach którego miano zrzucić kilka bomb termojądrowych, nawet nie atomowych, tylko już termojądrowych, na wybrzeże nieopodal miejscowości Cape Thompson na Alasce, aby utworzyć w ten sposób port przeładunkowy. Kolejny przykład to projekt Carival, zgodnie z którym w 1964 roku miano zrzucić 22 bomby atomowe na tereny wewnętrzne USA celem wykonania przejścia przez góry bristolskie na pustyni Mojave. Po co? Bo miała tam przechodzić autostrada międzystanowa 40. Pomysł był hura optymistyczny, klepnęła go zarówno Komisja Energii Atomowej, jak i Wydział Kolei Santa Fe, jak i przy okazji Kalifornijski Wydział Autostrad. Wbrew pozorom, naprawdę bardzo niewiele zabrakło, żeby projekt został klepnięty i wdrożony w życie. Tak czy inaczej, chyba najsłynniejszym projektem tego typu był nowy kanał panamski, czyli tak zwany kanał panatomowy, nie wiem czy kiedyś słyszeliście tą słynną nazwę, przechodzący przez Nikaraguę. Jedno trzeba przyznać, przy budowie tego właściwego kanału panamskiego masę ludzi pomarło na malarię wywołaną przez komary, no i wydano majątek na rozpylanie wokół szkodliwych pestycydów, żeby się ich pozbyć. No to przy budowie kanału panatomowego problemu by nie było, bo promieniowanie uśmierciłoby wszystkie insekty, niestety ludzi zapewne również, więc nie do końca byłby to powód do radości. Tutaj wątek zakończę, choć mógłbym naprawdę jeszcze długo, bo zanim ludzkość jako cywilizacja przeraziła się bronią atomową i samą energetyką jądrową, wszystkim co jest tylko związane z rozszczepianiem atomów, być może nawet fuzją, bo przecież no wiadomo, bomby termojądrowe, czyli tak zwane wodorowe, zanim żeśmy się tym przerazili, to naprawdę kombinowaliśmy na wszystkie możliwe strony świata i sposoby, jak to wdrożyć dla dobra ludzkości. Dzisiaj taka technologia jest utożsamiana ze złem. To jest synonim zła, tak zostaliśmy nauczeni, tak to dzisiaj odbieramy, ale kiedyś nie zawsze tak do tego podchodzono. Uważano, że to również może ludzkości pomóc. Zresztą daleko szukać, jeżeli mowa o takich projektach. Sztaby naukowe USA opiniowały konieczność dokonania próby zdetonowania głowicy jądrowej stosunkowo niewielkiej mocy w oku cyklonu.
Dlatego, że Ameryka jest nimi atakowana rok do roku i każdorazowo każdy taki tajfun nabija Ameryce ponad 100 miliardów dolarów strat. Nie mówiąc o zabitych ludziach. Prawda? Jeżeli dałoby się zlikwidować cyklon, po prostu go wymazać z map świata w sekundę za pomocą bomby atomowej, no byłoby to ciekawą alternatywą, tym bardziej, że jeżeli zdetonować by ją na odpowiednio wysokiej odległości od morza, od oceanu w tym przypadku, dałoby się nawet stosunkowo ograniczyć jakiekolwiek skażenie. Mimo wszystko ludzie nawet nie chcą o tym słyszeć, ludzie nawet nie chcą dopuszczać takiej możliwości z uwagi na lata tym podobnej narracji. Atom to zło. I basta. Dzisiaj tak do tego podchodzimy. W latach 50., 60. nikt tak o tym nie myślał. Czy to było dobre podejście, czy dzisiaj mamy dobre podejście, pozostawiam to waszej subiektywnej ocenie. Oczywiście łatwiej jest wyrządzić złe rzeczy tak wielką zmagazynowaną mocą, ale prawdopodobnie ludzkość znalazłaby jeszcze kilka przyjaznych zastosowań. No daleko szukać. Energetyka jądrowa jest zastosowaniem przyjaznym. Do niej się już przyzwyczailiśmy, ale na jakiekolwiek inne metody mówimy nie. No zachęcam do dyskusji w komentarzach, czy to mądre, czy głupie. W każdym razie na dziś ode mnie to tyle. Było tylko jedno pytanie, tylko jedna odpowiedź, ale diablo ciekawa i myślę, że jednak materiał miał jakąś wartość. Mam nadzieję, że kogoś on zaciekawił. Jeżeli uważacie, że tak, okażcie to łapkami, komentarzami, subskrypcją, a i być może nawet wesprzyjcie kanał na Patronite. Link do niego znajduje się w opisie. Serdecznie dziękuję za każdą złotówkę. Na dziś ode mnie to tyle. Hej ludziska, cześć!